mogą służyć. Zanim się podzielę z Wami tym, co chciałbym powiedzieć, chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, którą Duch Święty już przypomniał i ono dotyczy mojego nowego narodzenia, ale wierzę, że może być upamiętniająca dla kogoś. Wiecie, dużo mówimy na temat tego nowego narodzenia i ja kiedyś, kiedy byłem jeszcze w świecie, przed moim narodzeniem, kompletnie nie wiedziałem, nikt mi nie mówił, głosząc mi Ewangelię, że musisz narodzić się na nowo. Mówiono mi, że jest Bóg, że On działa. Ja zacząłem Go szukać, zacząłem się zbliżać i w pewnym momencie w takim dosyć wąskim czasie nastąpiło bardzo wiele wydarzeń, gdzie ja wiedziałem, że On jest, że ja należę do Niego. I po jakimś czasie, ja stałem na ulicy, wyznawałem modlitwę grzesznika, której ktoś mnie prowadził i przez długi czas mówiłem, że ja wtedy narodziłem się na nowo. Jednak im częściej o tym mówiłem, rosło we mnie przekonanie, że nie wtedy się narodziłeś na nowo. Rozmawiałem później z moją żoną i wiecie, ja przyszedłem z tym do Boga i mówię: Boże, powiedz mi kiedy. Kiedy ja narodziłem się na nowo? Wiecie, odpowiedź przyszła natychmiastowa i chcę Wam powiedzieć, pokazał mi od razu mnie kilka tygodni wcześniej, siedzącego w toalecie, na sedesie, płaczącego nad książką, kiedy wiedziałem, że On jest, kiedy uznałem, że jestem grzesznikiem, kiedy tak naprawdę nawet nie pamiętam słów, jakimi to wypowiedziałem, ale na pewno powiedziałem to, że nie wyobrażam sobie życia bez Niego. Wiecie, temu wielkiemu Bogu nie przeszkadzało to, że jestem w toalecie, że siedzę na sedesie i czytam książkę. Ja tam szczerze zawołałem do Niego i płakałem, i On przyszedł do mnie. I to jest bardzo ważne, to spotkanie z Jezusem, ono zmienia życie, tak? Ja się tam narodziłem na nowo. I tym się chciałem podzielić. Jemu to nie przeszkadzało, okoliczności.